ponieważ ten spektakl miał premierę 7 lat temu, więc Stawrogin, przynajmniej taką mam nadzieję, zmieniał się. Ciężko mi dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, jaki jest. Myślę, że taką wspólną cechą, która łączyła te wszystkie etapy mojego bohatera, było pewnego rodzaju wewnętrzne wyziębienie, poszukiwanie doznań, emocji, które zaprowadziło Stawrogina poza granice człowieczeństwa, poza granice, których człowiekowi nie wolno przekraczać, ponieważ nie potrafi się już potem odnaleźć. Natomiast jego poszczególne barwy, odczucia, kolory, no zmieniały się. Dzisiaj na pewno jest inny niż był 7 lat temu, no ale cały czas szukam tego człowieka, który nosi nazwisko Stawrogin. To jest naturalne dla aktora, który przez długi czas obcuje z rolą, tym bardziej, że teraz gramy ten spektakl już bardzo rzadko, więc jest dużo czasu na refleksję i za każdym razem ja czuję, że ta rola jest trochę inna.